twój mangometr sprawdzi, czy jesteś fanem anime. Co to jest mangometr? Ale dobra, zobaczymy. Zacznijmy od dość podstawowego pytania. Od jak dawna interesujesz się anime? No, kilka lat. Ty posiadasz własną kolekcję mang? No mam, tylko ostatnio się aż tak nie rozrasta, no ale mam. Czy to jest malutka? No, ktoś może powiedzieć, że jest malutka, ktoś, że nie, więc nie mam pojęcia. Ale się ciągle rozrasta, no to... Dobra, niech będzie to. Czy z uwagi na oglądanie anime chciałeś nauczyć się języka japońskiego? Ta przez chwilę, ale potem się odechciało, więc... No, niech to będzie. Czy posiadasz własną listę wstydu, na której znajdują się dość popularne pozycje, których jeszcze nie oglądałeś? No... I nic tu nie pasuje, bo... Mam, nie wiem, na przykład Full Metal albo inne, bo nie chce mi się oglądać na przykład, ale mam tam właśnie na liście Plant Watch, więc nie mam pojęcia co wybrać, ale niech będzie to, bo zacząłem Vivi wreszcie oglądać. Jesteś na bieżąco z premierami, czy to mang, czy to anime? Jeśli chodzi o anime, no to się staram, ale jak to potem wychodzi, no to cóż. Często wplątasz wypowiadane przez siebie zdania, słowa po japońsku, na przykład baka? Nie, bo to jest cringe trochę. Masz może jakieś ulubione gadżety z ulubionym anime związane? No nie mam. Zrobiłeś kiedyś cosplay jakiś z anime, a może taki planujesz? Nie planuję. Na sam koniec dokonaj wyboru. Wolisz oglądać anime z napisami przez... może z lektorem? Nie, no kurwa, proszę was. Zdecydowanie nie. Twój mangometr pokazał negatywny wynik. Z przedstawionych przez ciebie odpowiedzi wynika, że anime to kompletnie nie twoja bajka. Nie przepadasz za takimi produkcjami, z pewnością nie można cię nazwać ich wielkim fanem. Spoko. Ja pierdolę, to nie jest mangometr. Czy rozpoznasz anime po tytule? W sensie opening. No cóż, tak jak był pewien taki quiz i... No dobra, strzelam. Nie wiem, ile było pieniędzy w liczu. Ja wiem. Dobra, we. Jeśli Fableku nie odpowie, no to Flipper będzie mógł odpowiedzieć. 12. Okej, więc pierwszy opening, jaki nam dało, to jest opening z Boku no Hero Academia. Rage On. Co to było Rage On? Dobra, to nie jest takie łatwe. Dobra, to był pierwszy opening z Free. Okej, okay. Good morning world, no to wiadomo. To też raczej proste. Co to jest punky funky love? Nie mam pojęcia. Funky punky love, no nie wiem. Nie mam pojęcia. Co? O, nie, to też nie mam pojęcia, z czego to jest opening. To jest opening z... okej. Nie wiem. Miałem to kliknąć najpierw. No Unravel, no to... klasyczek chyba. Gdzie jest Tokyo? Halo, kurwa. A, tu jest, dobra. Hikari Are, no to to też, wiadomo. Crybaby. Crybaby wytatuowany na czole, yo. Irokusu? Co? Nie mam pojęcia. Nie wiem, może Hunter x Hunter? Horimiya, okej. Okay. No, Jujutsu Kaisen. Gdzie jest Jujutsu Kaisen? Tu jest. History Maker. To było Yuri on Ice. Okej, dobra, to chyba wiadomo. To też raczej wiadomo. Kojarzy mi się ta nazwa. Czekam, muszę popatrzeć na anime. To był Hanako-kun. Dobra. Nie mam pojęcia. Okej, dedukcja. Nightmare. Jakie tu są horrory? Jest jeden. Nigdy nie słyszałem nazwy tego openingu, więc... No, a to jest ten... Mob Psycho. Colors to było. God Geass. In My World? Nie mam pojęcia. O kurwiks! Ej, bo jak... Zgadłem przez przypadek. Dobra, nieważne. Trash Candy. Nie mam pojęcia. O! Co jest? Ten, bo ja strzelam, bo tam coś ten było z jabłkiem. No jakoś mi się skojarzyło, że candy i jabłko, nie wiem. Bluebird, no to Naruto Shippuden. Rainbow Melody. Ok,
Okej, to nie to. Coś to? Nie, to? Dobra, daj, wish. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Może Ushoku Tensei? Nie, Ushoku Ewangelion? Nie. Hunter? Nie, Hunter. One piece? To nie one piece. Okej, dobra. Okej, dobra, dobra, to jest Hunter, Hunter. To jest Evangelion, Bloody Stream, no to raczej wiadomo. No dobra. Nie poszło tragicznie, aczkolwiek. No były problemy, tak, były problemy. Która ewolucja, Eevee, zostanie twoim partnerem? Zobaczymy, bo jestem wielkim pokefanem. Oglądałem Pokémon XY w połowie, więc jestem wielkim fanem, grałem w Pokémon Go. Cześć, jestem Ash, jestem młodym trenerem Pokémonów. Widzę, że posiadasz za partnera Eevee. Pewnie jesteś ciekaw, jaką ewolucję przejdzie. Odpowiadaj na moje pytania, przekonasz się tego. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Czy chciałbyś, aby twój Eevee ewoluował? Ewoluował? Kurwa, nie potrafię gadać, sorry. Wstałem na komuś niedawno. Tak, pragnę, no. Powiedz mi, jaki typ Pokémona cię interesuje? Najbardziej lubiałem... Ej, a jak wybiorę wodny, to będę mieć Vaporeona, a jak... elektryczny to stan Jolteona? Czy to tak będzie na tym polegało? Dobra, nie potrafię zdecydować, bo o, nie będzie mieć z górki. Jak myślisz, jaki jesteś? Wkurwiający. Nie ma. No cóż. Niech będzie, że jestem miły. O, ale jestem miły. Czy chciałbyś Pokemona, który tworzy ogień czy lód? Nie mam pojęcia. Vaporeona lubię, więc... Co? Vaporeona lubię. Najwięcej siły w sobie masz za dnia czy w nocy? Niech będzie, że w nocy. Na ile procent jesteś są towarzyską? 25% jest to mało. Wiesz, że każda ewolucja ma swoje przypisane miejsce, gdzie czuję się najlepiej, więc gdzie ty byś się czuł najlepiej ze swoim Pokémonem? Wybierz mądrze. Miejsce, w którym jest prąd? No, prąd byłby spoko opcją. Jego Pokémon chciałbyś, aby był twój Pokémon, już pamiętaj, iż każdy kolor odpowiada danej ewolucji. Ale kurwa, quiz. O, co to jest? Który z anime zobaczysz przed śmiercią? Zobaczymy, bo śmierć jest coraz częstszym tematem przez wiadomo co. No i chcę zobaczyć jaki... O, Jezu, moje krzesło. I chcę zobaczyć jaki mem zobaczę właśnie przed śmiercią. Jestem mężczyzną. Znajduje się w przedziale 16-19. Jaki jesteś? Z tym spokojem to tak różnie bywa, ale wiecznie śpiący, leniwy to do mnie pasuje akurat. Będzie bardziej cichy i spokojny, czy głośny? Coś pomiędzy, zależy z kim gadam. Czy oglądałeś kiedyś anime? No, jest spoko. W ilu procentach lubisz memy? Zależy jakim, jeśli chodzi o polskie memy anime, to dałbym tu. Jeśli chodzi ogólnie o memy, to no tu lubię memy całkiem. A nie przeznaczone dla osób, w jakim wieku przeważnie oglądasz? Nie wiem, przeważnie takie, które mi się podobają. Ja tam nie patrzę sobie, czy coś. O, jest tutaj, oglądam równomiernie, no, niech będzie. Czy stworzyłeś kiedyś mema? Tak słyszę, kurwa, ktoś pewnie w sobie wpisał moje osiągnięcia, zrobiłem kilka memów. No, ale można powiedzieć, że kilka zrobiłem. Masz napisane memy w swojej galerii? No, kilka się znajdzie. To ja, kiedy za wszystko odpowiedziałem, ja pierdolę, ale gówniany mem, ja pierdolę, nie mogę. Ale sraka.